Dzień dobry, witam Was serdecznie z Doliny Narwi. Dzisiaj Wam opowiem o 5 zasadniczych krokach, które pomogą Wam w tworzeniu pięknych zdjęć krajobrazowych. Nade mną jest błękitne niebo, ale otoczony jestem dookoła już zarysem chmur, także z biegiem czasu sądzę, że nadciągną one tutaj nad miejsce, które będę fotografować. A zatrzymałem się nad takim pięknym zakolem Starorzecza, które obecnie jest wypełnione lodem. Ten zasadniczy nurt Narwi jest czysty od lodu, bowiem po prostu za mało jest mrozu, czyli temperatura jest jeszcze zbyt wysoka, aby na rzece powstała kra, powstały zatory. Natomiast tutaj w Starorzeczach, gdzie woda jest wodą stojącą, już od dosyć dawna tafla lodu się znajduje. Za chwilę po prostu będę starał się wykonać takie ujęcie, w którym będą tematem zasadniczym tam znajdujące się na horyzoncie wierzby. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o 5 krokach, które będą stanowić o tym, że powstaną fantastyczne zdjęcia. I pierwszym krokiem bez wątpienia jest światło, które podkreśli znaczenie naszego zdjęcia. Najpiękniejszym światłem, które może fotograf otrzymać od natury, jest światło tak zwanej złotej godziny, czyli mniej więcej na kilkadziesiąt minut przed wschodem słońca i kilkadziesiąt minut po zachodzie słońca. Pamiętajcie, że złota godzina to nie jest idealnie 60 minut. To wszystko zależy od pory roku, w której fotografujemy. Nie oznacza to, że musimy fotografować tylko w czasie złotej godziny. Złota godzina to jest ten czas optymalny, ale to nie oznacza, że tylko wówczas należy wyciągać aparat z torby. Kluczem do dobrego zdjęcia będzie pomysł na nasze ujęcie, a co za tym idzie, pomysł także na światło, bo przecież piękne zdjęcia mogą powstać także w tak zwanym kiepskim świetle, chociażby w świetle mgły, o których to zdjęciach, czyli jak fotografować we mgle, opowiadam w jednym ze swoich vlogowych filmów. Tutaj jest do niego link. Tutaj mam taflę odkrytego lodu i byłaby ona bardzo ładnym planem do mojego kadru, który byłby zamknięty wierzbami. Troszeczkę szkoda, że chmury uciekły w prawą stronę, ale za chwilę postaram się to wszystko połączyć w jedno ujęcie. O, lód tutaj już jest dosyć gruby, ale nie będę wchodził jeszcze na taflę lodu, bowiem może się okazać, że ze sprzętem będę zbyt wielkim ciężarem. O, tutaj już jest piękne pęknięcie, które może być świetnym tematem na ujęcie i dlatego sprzęt zostawię tutaj obok. Zaczynają nadciągać bardzo malownicze obłoki. Tutaj z południa i z zachodu, ale tak jak Wam powiedziałem, zacznę teraz pracę i to będzie drugi punkt owego opisu, jak dojść do znakomitego zdjęcia. Bo drugim punktem po świetle jest temat, czyli co będzie tematem mojego zdjęcia. Opowieść o tym, co jest tematem mojego ujęcia, będzie wynikać absolutnie z podstawowego aspektu, jakim jest odpowiedź na pytanie, o czym jest moje zdjęcie. Wówczas możemy podjąć bezbłędnie decyzję polegającą na prawidłowym wyborze tematu. Po prostu trzeba obserwować świat, trzeba zastanawiać się, które elementy chciałabym najbardziej pokazać w moim kadrze i potem na tym temacie skupić całą fotograficzną uwagę. Patrzmy, rozglądajmy się, przyglądajmy się wszystkiemu, co nas otacza, bo tylko w ten sposób możemy zdecydować się na prawidłowy wybór tematu zdjęcia. W tym wypadku tematem są wierzby plus lód, który będzie
stanowił pierwszy plan. Wydaje się po prostu, że w takich miejscach jak fantastyczne góry, czy też różnego rodzaju egzotyczne z punktu widzenia fotografii miejsca, powiedzmy takie jak daleka północ, Norwegia, Islandia, Wyspy Owcze, czy też południe, Afryka, że tylko tam możemy wykonywać fantastyczne zdjęcia. Istotą doboru tematu jest miejsce, w którym mieszkamy, bo pamiętajcie, że najpiękniejsze zdjęcia powstaną bezpośrednio i blisko naszego domu. Tam możemy być najczęściej, zatem wybierajmy te tematy, które możemy fotografować blisko miejsca, w którym mieszkamy. Jak wiecie doskonale, ja fotografuję przede wszystkim na Podlasiu i wydawałoby się, że w takim miejscu, które jest bardzo ubogie w różnego rodzaju tematy, bo Dolina Narwi, która emanuje swoją płaskością, wydawałoby się, że nie ma nic do zaoferowania. Natomiast znalezienie tematu jest wysiłkiem, jest właśnie tą próbą, którą przechodzi między innymi nasza fotograficzna wyobraźnia. 95% czasu, które jest potrzebny na to, żeby zrobić dobre zdjęcie, to poświęcamy na odnalezienie wspaniałego tematu. Dlatego poszukiwanie tematu, który może być fantastycznym obrazem, jest kluczem do tego, żeby się stać świetnym fotografem krajobrazu. Okej, słuchajcie, filmowanie i fotografowanie to nie jest najlepsze zajęcie, no ale wiem, że bardzo lubicie takie vlogi, w których opowiadam o tym, co się dzieje podczas moich sesji fotograficznych. Oczywiście to nie oznacza, że filmuję wszystko i zawsze, co będą fotografować. Okej, zaraz to wszystko wpadnie w śnieg, więc trzeba ostrożnie tę klapę położyć. No i tutaj wybiorę oczywiście aparat, obiektyw szerokokątny i założę system filtrów. Użyję tu filtra połówkowego szarego. O wszystkich tych elementach mojego wyposażenia już Wam wielokrotnie opowiadałem. Link do filmu o moim sprzęcie jest chyba gdzieś w tym rogu. Wszystkie osoby, które są zainteresowane tym, czym fotografuję, jak fotografuję, zapraszam. Skorzystajcie z owego linku. Tak jak Wam przed chwileczką mówiłem, nie będę tutaj wchodził na lód ze sprzętem, bowiem może się okazać, że jednak on jest zbyt kruchy. Dlatego sprzęt przygotuję poza taflą lodu, tu bezpośrednio nad brzegiem. Jak widzicie, przygotowuję statyw. Statyw będzie bardzo nisko nad lodem, żeby pokazać ową płaszczyznę lodu. Ok, obiektyw szerokokątny, czyli 14-24 system filtrów. Ok, sprawdźmy, czy parametry są prawidłowe. ISO ustawię na niskie, 64, przysłona F11 w zupełności wystarczy. Wypoziomujmy to wszystko, dobrze. No i teraz jeszcze filtr. Dobra, gdzie jest filtr połówkowo obojętnie szary? Tu wystarczą powiedzmy dwie działki EV i będzie to znakomite ujęcie. I w ten sposób łagodnie przechodzimy do trzeciego punktu fantastycznego zdjęcia krajobrazowego, jakim jest kompozycja. Dobra kompozycja fotograficzna opiera się na sile przyciągania planów. Tutaj chciałbym zbudować ten mój plan w następującej formie. Gdzieś tutaj będzie pęknięcie lodu na pierwszym planie, tam dalej będą wierzby domykające ten plan i być może jeszcze uda mi się złapać kilka chmurek tutaj płynących. Nie lubię płaskiego nieba, zatem będę starał się połączyć te wszystkie elementy w jedną całość. Postaramy się sfotografować mocny pierwszy plan. Teraz już będę to robił bardzo ostrożnie. Mam silne światło, więc cienia może być dosyć dużo. Umykam przed tym cieniem. Przesunę się w tę stronę, tak żeby domknąć owymi wierzbami. I troszkę jeszcze, aby pojawiło się tutaj odrobinka światła.
Dobrze, zatem tutaj mamy wierzby, tu mamy ten kawałeczek lodu, jest go odrobinka za mało. Teraz już będzie dobrze, tutaj mamy lód. Tu, a z tej strony właśnie bardzo niedaleko już pojawia się cień, dlatego przesunę troszeczkę kadr, żeby Wam pokazać. O, już go tutaj widać z tej strony, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Natomiast ta wierzba jest bardzo ładna, więc po prostu po to, żeby to połączyć w jedną całość, przesunę odrobinkę wszystko w lewą stronę. Przypomniałem sobie o podkładce do klęczenia, żeby nie bezpośrednio klęczeć na lodzie. Możecie stosować regułę trójpodziału, możecie stosować inne elementy kompozycji. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo dowolności i możliwości indywidualnego podejścia. O kompozycji fotografii oczywiście też już opowiadałem. Link znajdziecie gdzieś tutaj po tej stronie, po lewej stronie, po prawej stronie ekranu, a po mojej chyba lewej. Tak to mniej więcej wygląda. Pilnujcie też pojawiania się mocnych pierwszych planów. Pilnujcie także tego, aby pojawiały się ciekawe linie. No i starajcie się pamiętać o tym, że kompozycja to jest po prostu zgrabne połączenie wszystkich elementów kadru po to, by jak najmocniej oddziaływały na widza. Czyli komponujemy po to, żeby widz zatrzymał się przy naszym zdjęciu, no i potem, żeby je zrozumiał. Dobra, pakujmy się i dalej. Chmurek jest troszkę więcej, co mnie bardzo cieszy, bo nie lubię płaskiego nieba na swoich ujęciach. To, które tutaj przed chwileczką Wam wykonałem jako element demonstracyjny, pokazowy, jest zrobione przy niezbyt zachwycającym niebie, bo gdzieś tam tylko na horyzoncie majaczyły drobne obłoki. Wolałbym, żeby znacznie mocniej one wypełniały tę pustą przestrzeń na moim zdjęciu. Ale tak jak mówię, jest to zdjęcie pokazowe, demonstracyjne. Natomiast jeszcze dzisiaj będę sporo fotografować, a co za tym idzie, mam nadzieję na to, iż będę miał takie warunki, które uważam za idealne i będę mógł zrealizować ten kluczowy slogan, jeżeli chodzi o moje zdjęcia krajobrazowe, czyli znajdź rewelacyjny pierwszy plan i umieść go na tle dramatycznego nieba. Zatem będę szukał rewelacyjnego pierwszego planu i starał się go umieścić na tle dramatycznego nieba. W drogę. Szukajmy zatem takich przepięknych pierwszych planów, dzięki którym zdjęcia będą kompletne. No i czekajmy na super światło plus do tego przepiękne chmury. To już czwarty punkt, bo tak, pierwszym jest światło, drugim jest temat, trzecim jest kompozycja, a czwartym ekspozycja. Czyli taki dobór parametrów ustawień naszego aparatu, aby uzyskać ten efekt, na którym nam zależy. Pamiętajcie, że ekspozycja ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar ekspozycji to jest związany z pomysłem na nasze zdjęcie, czyli powiedzmy głębia ostrości, czas, z którym będziemy fotografować. To jest olbrzymia różnica, czy będziemy niebo fotografowali z czasem jedna, powiedzmy 125 sekundy, czy 30 sekund. Drugim takim parametrem, którym możemy rewelacyjnie sterować, to jest to oczywiście głębia ostrości. I to też nie jest wszystko jedno, czy w naszym zdjęciu będziemy stosowali przysłonę, powiedzmy f2.8, czy 8, czy 11, czy 16. No ale to jest ten wymiar ekspozycji, który nazwałbym technicznym. Prawidłowy dobór trzech parametrów, jakim jest ISO, przysłona i czas ekspozycji, po to, żeby otrzymać zdjęcie o matematycznej poprawności, czyli tak, aby histogram mieścił się pomiędzy lewą stroną, jakim jest ta część zdjęcia, która ma zawierać ciemne partie obrazu, i prawą stroną, która ma zawierać owe jasne części naszego obrazu.
ale jeszcze tym ważnym elementem ekspozycji jest pomysł na zdjęcie. Czyli nasza ekspozycja realizuje pomysł na zdjęcie, czy też poddajemy się temu, co zaproponuje nasz aparat. Pamiętajcie, że aparat jest tylko suflerem. On ma zrealizować nasze pomysły na zdjęcia, ale nie możemy się poddawać temu, co nam dyktuje. To my jesteśmy tą ważniejszą częścią systemu i my nadajemy naszym zdjęciom ten finalny wymiar. Zatem dbajcie o ekspozycję i pamiętajcie, że ona ma być emanacją naszego pomysłu na zdjęcie. To już mamy 4 punkty. Światło, temat, kompozycja, ekspozycja. No i za chwilę przejdziemy do 4. Nie, to 5 już. Światło, temat, kompozycja, ekspozycja, o której Wam też przed chwileczką jeszcze opowiadałem. I na końcu niezwykle ważny element każdego dobrego zdjęcia krajobrazowego to jest selekcja i postprodukcja, czyli fotoedycja. To może nie do końca fotoedycja, bo fotoedycja to jest wybór najlepszych zdjęć tylko i wyłącznie, ale jeszcze bym do tego dołożył postprodukcję. Fotografuję w RAW, zapisując pliki w formacie RAW, tak aby zapisać je optymalnie pod względem jakości cyfrowego pliku. Czyli z jednej strony to jest ten element, o którym Wam już przed chwileczką opowiadałem, jakim jest umieszczenie odpowiedniej porcji światła, tak aby cudownie mieściła się w czymś, co nazywamy tą emanacją cyfrowego zdjęcia, jakim jest histogram. I w tym histogramie, aby ta porcja światła miała i ciemne punkty, jasne punkty, żeby miała optymalną rozpiętość tonalną i kolorystyczną. I to jest ten niezwykle ważny element przygotowania zdjęcia w terenie. Ale potem to zdjęcie trzeba jeszcze przed pokazaniem światu przygotować w odpowiedni sposób. I moja edycja zdjęć opiera się na zasadzie pokazywania tego, co w zdjęciu jest ważne i nie kierowania uwagi w te miejsca, które są mało ważne w kadrze. Czyli kluczem do mojej wizji zdjęcia jest zawsze pomysł na kadr. To jest klucz. Pamiętajcie, że pomysł na zdjęcie, co jest istotą mojego zdjęcia, bo potem wszystkie kolejne elementy będą bazować na tym podstawowym pomyśle. Co chcę opowiedzieć przez moje zdjęcie? I zobaczcie, jeżeli wiem, o czym jest moje zdjęcie, to prawidłowo dobiorę światło, to będę wiedzieć, co jest tematem mojego zdjęcia. Będę potrafił je skomponować. Będę umieć nadać mu prawidłową ekspozycję, a na końcu już będę mógł owemu zdjęciu jeszcze pomóc w procesie edycji. Zobaczcie, jak to się nam pięknie układa, ale na początku musi być pomysł na kadr. I teraz już na koniec dnia posłuszmy się konkretnym przykładem, będący dowodem na to, że moja teoria dotycząca owych 5 kroków ma bardzo istotny sens. Zatem po pierwsze światło. Jestem teraz o złotej godzinie, za chwilę słońce już spadnie za horyzont tuż nad brzegiem rzeki. Po drugie temat. Czyli tematem moim jest w tym wypadku przepiękny lód, którym jest skuty brzeg rzeki. Po trzecie kompozycja. Właśnie kompozycja, która opiera się na tym, aby przepięknie pokazać przede wszystkim temat mojego zdjęcia. Aparat jest umieszczony tuż nad lodem i lód staje się podstawowym tematem mojego zdjęcia. Podkreśla zimowy charakter mojego pleneru. Kwestia ekspozycji. Przede wszystkim opierająca się na prostych założeniach, dającą jak najlepszą jakość obrazu, ostrość ustawiana w ten sposób, aby zapewnić optymalną, w tym wypadku dosyć dużą głębię ostrości, chociaż oczywiście też będę próbował fotografować przy przysłonach mocno otwartych, aby przede wszystkim uwypuklić strukturę lodu. No i na zakończenie już postprodukcja, ale tą zajmę się po powrocie do domu.
I to już wszystko w tym odcinku markowego vloga o fotografii. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i zapraszam do kolejnego odcinka, który mam nadzieję, że niebawem się pojawi. Trzymajcie się cieplutko i do miłego zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!